Centrum Kultury i Sztuki Galeria Wieża Ciśnień w Koninie od kilku dni można oglądać wystawę prac Elżbiety Wasyłyk zatytułowaną Krótka historia człowieka. Autorka przyznaje, że ta wystawa to rodzaj małego podsumowania jej dotychczasowej pracy twórczej. Nieco wcześniej pomyślałam sobie, że może podsumuję ten czas z różnych względów, że zbiorę to wszystko razem, żeby nie dać za dużo manipulować tym, którzy później ewentualnie przejmą to po mnie. No i poprosiłam zaprzyjaźnione instytucje kultury w Wielkopolsce, między innymi Galerię Wieża Ciśnień w Koninie, żebyśmy wydali obszerniejszy album i zrobili wystawę. Także tych wystaw odbyło się 5. Elżbieta Wasyłyk, doktor habilitowany, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadzi pracownię malarstwa i rysunku dla studentów grafiki i architektury wnętrz na Wydziale Sztuk Wizualnych. Autorka wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. W słowie wstępnym do swojego ostatniego albumu artystka napisała: podstawę tematyczną moich malarskich rozważań stanowi człowiek, jako osoba duchowo-materialna i związana z nią miłość. Wystawa czynna do 5 marca.